Chcę się przyjaciele pójść do was w takim zjawisku, nazywam to zjawiskiem, to jest zjawisko, które się nazywa antychryst. Moja żona ostatnio mnie pytała, o czym już głosił, kiedyś mówiła o antychryście. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, od 18 do 27 wersetu przeczytam ten tekst. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już godzina jest ostatnia. Weszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto poddaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niechaj pozostanie w was. Jeżeli pozostanie to w was, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą Sam nam dał, to życie wieczne. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, żeby ktoś was uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. Antychryst to jest w ogóle pojęcie, które dla wielu ludzi jest magiczne. Dla innych abstrakcyjne, inni używają go do zastąpienia różnego rodzaju zwrotów. Natomiast antychryst to jest pewnego rodzaju środowisko duchowe. I o tym chcę dzisiaj mówić. Werset 18 mówi, że to jest już ostatnia godzina. Co to znaczy, że to jest ostatnia godzina? Oni to pisali 2000 lat temu. Ostatnia godzina. Ale ta ostatnia godzina, ona się wtedy rozpoczęła. Bóg jest ponadczasowy. Boga nie liczy się czasem. Boga nie liczymy czasem. Liczenie Boga czasem to jest wielka pomyłka. Bóg jest ponadczasowy. I ta informacja, że to jest już ostatnia godzina, oznacza, że to, co się działo w tamtym czasie, to było informacją, że zbliża się powrót Boga. On się zbliża. Ostatnia to już godzina. To, co się działo wtedy, dzieje się teraz. Oni wtedy już zaczynali wyczuwać środowisko antychrysta. 2000 lat temu zaczynali wyczuwać środowisko antychrysta. Antychryst to jest antychrystus. To jest przeciwna struktura niż Chrystus.
To jest coś przeciwnego Chrystusowi. Antychryst to jest coś przeciwnego działaniu Chrystusa, powołaniu Chrystusa, poselstwu Chrystusa. To jest antychryst. Czas antychrysta był już wtedy. Kilkadziesiąt lat po w niego wstąpieniu Jezusa. Już rozpoczęły się działania antychrystusowe. W ogóle Jezus Chrystus, kiedy wstąpił na ziemię, kiedy stał się człowiekiem, kiedy żył na tej ziemi, to On dokonał pewnej wyrwy czasoprzestrzennej. To była wyrwa. To było w ogóle coś nienaturalnego. Takie coś się nigdy nie zdarzyło. W ogóle wszystkie działania Jezusa to były takie, one się nie zdarzyły. Urodził się bez udziału mężczyzny. Wstał z martwych w ciele. Rozumiecie? To w ogóle była wyrwa. On tam wpadł, jakby w tą czasoprzestrzeń. Chrystus wpadł. Chrystus, słowo Chrystus, oznacza wyposażony przez wyższą siłę, przez coś wyższego i przeznaczony do wykonania określonego zadania, to znaczy Chrystus. Chrystus to nie jest słowo zarezerwowane dla Jezusa. Rozumiecie? Dlatego my możemy się nazywać Chrystusami. Dlaczego w ogóle się nazywamy chrześcijanami, czyli Chrystusowcami? Bo to, wiecie, trudno było dla tamtych ludzi nazwać się Chrystusami. To było za trudne jeszcze dla nich. Bo to wypadałoby się nazwać Chrystusami w tym wszystkim. Rozumiecie? Bo Chrystus to nie było, wiecie, to dzisiaj jest to ureligijnione, dzisiaj to jest uspołecznione, dzisiaj w ogóle się mówi Chrystus. W ogóle wiecie, że to każdy Chrystus o Jezusa chodzi. Nie. Chrystus to nie chodzi o Jezusa. Chrystus to ktoś, kto od jakiejś wyższej rangą siły, od kogoś ponad nim, tak to nazwijmy, otrzymuje władzę, mandat wykonawczy, jakąś siłę, jakąś moc, rozumiecie? Aby wykonać bardzo konkretne zadanie. Nie wszystko wykonać. Zresztą pamiętacie wypowiedzi Jezusa, jestem powołany tylko do owiec Izraela, bo ja tam gdzie indziej nie chodzę. To mam zrobić teraz. A antychryst to jest coś zupełnie przeciwnego. To jest odebranie siły, odebranie mocy, odebranie władzy, odebranie kierunku, zabranie. Rozumiecie, o co chodzi? Chrystus przyszedł po to, żeby uratować, żeby zmienić na plus. Antychryst działa w sposób przeciwny. On zmienić chce na minus. On chce wprowadzić chaos, zamieszanie. Dlatego sformułowanie antychryst to jest szeroko pojęty światopogląd. Oczywiście będzie konkretna osoba, która będzie antychrystem. Oczywiście są osoby już dzisiaj, które funkcjonują jako ci mali antychryści. O tym mówią te wersety. Ale u podstawy wszystkiego leży to, że jest to światopogląd. Tak jak Chrystus to jest światopogląd, tak antychryst to jest światopogląd. Rozumiecie? To światopogląd. To są dwa przeciwstawne sobie poglądy. Dwie przeciwstawne siły życiowe. Dwa przeciwstawne światy. Wielu antychrystów poprzedza przyjście głównego. O tym mówi ten werset. Wielu antychrystów przyszło. Co to znaczy, że wielu antychrystów przyszło? To znaczy, że obecnie na tej ziemi
żyje wielu ludzi, którzy funkcjonują w filozofii antychrystycznej. Są antychrystami. Rozumiecie? Każdy, kto propaguje pogląd, czy też poglądy przeciwne Chrystusowi, propaguje antychrystusowość, czyli jest antychrystem. Rozumiecie? I teraz troszeczkę odchodząc na bok, chciałbym, żebyście się przyjrzeli temu, co my robimy. My jesteśmy nazywani antychrystami. Nasz ruch jest nazywany ruchem antychrystycznym. Nam się zarzuca, że robimy, posłuchajcie, coś innego niż Chrystus. To jest nam zarzucone. To jest moja grupa antychrystów. Rozumiecie? Na nas się tak mówi. Szok. Kto może tak powiedzieć o nas? Tylko antychryst. Rozumiecie tak, nie? Żeby o nas powiedzieć, że jesteśmy antychrystami, trzeba być antychrystem. Bo nazywanie nas antychrystem z perspektywy tamtych osób oznacza, że one nie widzą w nas nic chrystusowego i widzą jedynie w naszych działaniach działania przeciwchrystusowe. A więc, idąc po linii logiki, oni mają zamknięte oczy na działania chrystusowe. Oni nie widzą chrystusowości. To antychryści. I z tym się musicie zacząć oswajać. Rozumiesz? To jest czas z tym oswoić. Że środowisko, które występuje przeciwko nam, to środowisko antychrystów. Nie tylko przeciwko nam, jako naszemu ruchowi, ale przeciwko ludziom działającym w taki lub podobny sposób jak my. Dlatego jest napisane, to jest prorocze bardzo, wielu antychrystów już wyszło. A w ogóle to, że coraz więcej pojawia się antychrystów, jest świadectwem ostatecznych czasów. A więc, znowu troszkę odbiegając od tematu, im bardziej będziesz widział rozwijający się ruch antychrystyczny, to znaczy, że przyjście Jezusa jest bliższe. Po tym będziesz to poznawał. Więc jak teraz zobaczysz coś, co jest antychrystyczne, co działa w ogóle przeciwko nam, rozumiesz, o co chodzi? To zanim w ogóle wdasz się w jakąś rozmowę z kimkolwiek, to najpierw powiedz: Boże, dziękuję Ci, że wrócisz niebawem. Jak zobaczysz jakiś post, który szykanuje nas, to zanim coś tam napiszesz, to uwielbi Boga. Powiedz: Panie, dziękuję Ci, że wracasz niebawem. Twoje przyjście jest bliskie. Uwielbiam, że Twoje przyjście jest bliskie. Bo tak wielu antychrystów wyszło. Dziewiętnasty werset. Antychryści wychodzą ze środowiska chrześcijańskiego. Z nauki chrześcijańskiej. Antychryści nie wychodzą z innej nauki. W ogóle wrzućcie do lamusa tę informację, że antychrystem będzie muzułmanin, jakiś tam w ogóle ateista. Nie. Tym głównym antychrystem będzie chrześcijanin. Telefon będzie dzwonił. Chrześcijanin. Człowiek, który wychodzi z nauki chrześcijańskiej. Dzisiaj to jest takie proste. Dziś jest tak prostą rzeczą, nie wiem, Trump, taki pan, na przykład. Wszystkie ruchy chrześcijańskie biły brawo. Chrześcijanin został prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Ja nie wiem, kto został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bo zachowania i działania Trumpa są tak dalekie od prawdy, jak wschód od zachodu słońca. Rozumiecie? Ja obserwuję te rzeczy, im się przyglądam. George W. Bush najprawdopodobniej jest naszym bratem w Chrystusie. Ale czy Trump jest, to ja nie wiem. Mam bardzo poważne wątpliwości. Rozumiecie? Bardzo poważne. A jakże łatwo łyknąć to. Wszyscy pastorzy na niego ręce kładli. Ja mówię, po pierwsze nie wszyscy, tylko kilku. Po drugie, jacy to pastorzy, proszę to zbadać. Oni mają mega kościoły. To nic nie znaczy. To znaczy mega kościół. Kościół katolicki też jest mega kościół. Nie znam jednego mega kościoła. Większość parafii w Polsce, malutkich parafii, jest większa niż największe w ogóle zbory w Europie. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Jedziesz na wiochę, rozumiesz, i masz 600 osób w kościele. No więc ja nie rozumiem, to jest mega kościół. Więc tu w ogóle te wszystkie trzeba w ogóle racjonalnie na to patrzeć wszystko. A więc nie wszyscy pastorzy na niego ręce kładli, tylko niektórzy. I przyjrzyj się życiu tych pastorów, przyjrzyj się im służbom, przyjrzyj się temu, przyjrzyj się to głoszą. Przyjrzyj się. Na pole White, która w ogóle książkę kucharską wydaje. I mają swoich ochroniarzy. Tak. Bo mają rozwolnienie, że to się krzywdy zrobi. Pastor mega kościoła książkę kucharską wydaje, proszę ciebie, bo co? Bo co? Było takie prowadzenie od pana. Może ja jestem za mało inteligentny na takie rzeczy. Ale tacy ludzie na niego kładli ręce. Tacy. Tacy się przyznawali tego duchu. Antychryst i cała ekipa antychrystów wywodzi się ze środowisk chrześcijańskich. Rozumiecie? A więc działaniom chrystusowym nie będą się przeciwstawiać przede wszystkim niechrześcijanie, tylko chrześcijanie. Nie będziemy mieli, pamiętajcie, szykan związanych w ogóle z muzułmanami, jak to się strasznie krzyczy, jakie to straszne rzeczy, muzułmanie, rozumiecie? Co oni tam zrobią? Nic nie zrobią. Bo to nie jest siła sprawcza. Rozumiesz? Oni najpierw się mogą rozerwać w różnych miejscach. I to jest wszystko, co mogą zrobić muzułmanie. Ręka, noga, mózg na ścianie, tak się bawią muzułmanie. Rozumiesz? Ale oni nic nie mogą. To jest za mała siła sprawcza. To groźnie brzmi. Ale z nich nie wyjdzie antychryst. I z nich nie wychodzą antychryści. Wyszli spośród nas. 19 werset. Mówi proroctwo. Wyszli spośród nas. Nie dziwcie się, jak was prześladują chrześcijanie. Nie dziwcie się temu. Zobacz, ilu cię prześladuje muzułmanów albo ateistów. Zobacz. Mnie nigdy żaden muzułmanin nie prześladował. Rozumiesz? Człowieku. Siedziałem w więzieniu, wyszedłem na spacer, muzułmanin chodzi na spacerze, przyszedłem do niego, głoszę mu Chrystusa, człowieku, cały spacer chodziłem, zaczął przychodzić do mnie do kościoła więziennego. Przyprowadziłem go do Jezusa. Człowieku, muzułmanin. Czy bandzior z Libanu taki, rozumiesz? Dowodem na to, że ludzie ci działają pod wpływem ducha antychrysta jest fakt, że odeszli. Czyli nie przyjęli pełnej Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Rozumiecie?
Jest masa ludzi w środowiskach chrześcijańskich, która nigdy nie narodziła się z Bożego Ducha, natomiast dalej widnieją w mentalności środowisk jako chrześcijanie. Chrześcijanie. Rozumiecie? To chrześcijanie są wszystko. Dlatego ja tak nienawidzę ekumenii. Połączmy się z nimi. A więc z kim? No z kim? Z kim? Przeczytałem w ogóle książkę Bogdana Olechnowicza, a opiszę człowieku, żebyśmy się z nimi spotkali w połowie drogi do Świętego Sakramentu. Głos proroczy! Boguś. Głos proroczy jesteś. Rozumiecie? Głos proroczy. Na kraju. Spotkajmy się z nim. W połowie drogi. Jak się z nimi spotkać? Gdzie? Jak się spotkać z ludźmi w jakikolwiek sposób, którzy nie chcą pełnej Ewangelii? Nie ustanowi mnie Bóg sędzią nad nowymi narodzeniami. I nikogo z nas nie ustanowił. Ale wiem jedno. Jest masa ludzi, którzy nazywają się odrodzonymi z Bożego Ducha, ale nie spotkali się z Bogiem. I właśnie te środowiska tworzą antychrystyczne środowisko działające przeciwko Kościołowi. To jest to. Są różni. Katolicy, zielonoświątkowcy, baptyści, rozumiesz, adwentyści Dnia Siódmego, wszystko, cała menażeria, kościoły domowe, wszystko, gdzieś tam, wszędzie, rozumiesz, dochodzi ruch antychrystyczny. Jeśli nawet nie bezpośrednio wynika to z życia jakiegoś człowieka, to życie owych ludzi wpływa na światopoglądy innych, którzy są wokół nich. Gdzieś już nie ma charyzmatów, gdzieś już nie ma w ogóle mocy, gdzieś już nie ma apostolstwa, gdzieś już nie ma proroków. Drugie ramię. Wszyscy jesteśmy prorokami, wszyscy apostołami, wszędzie jest moc, wszystko wszędzie widać. Rozumiecie? Rowy. Antychryst jest mistrzem od rowów. Od tworzenia rowów. Chrystus był tak samo namaszczony, jak zrównoważony. Czytacie o nim? To był ultracharyzmatyk. Ultracharyzmatyk, poruszający się w duchu. A z drugiej strony był tak zrównoważony, że się w głowie nie mieści. Zrównoważony. Duch antychrysta działa zarówno w antycharyzmatykach, jak i w niezrównoważonych ludziach. Rozumiesz? To się w ogóle mieli wszystko. Gdyby bowiem byli z nas, to jest mocne, byliby pozostali z nami. Gdyby byli z nas, to by pozostali. Nie odeszli od pełnej Ewangelii, ale pozostali w niej. Ludzie mówią, ja mam prawo mieć do swojego, mam prawo do swojego zdania. Ja mówię, jakie ty masz prawo do swojego zdania? Kto ci takich rzeczy opowiada? Czy ty mądry jesteś w ogóle? Jest prawda Boża, masz do tego prawo. Takie masz prawo. W ogóle ty, jakie ty masz prawo? O jakiej ty wolności mówisz? Ja nie muszę się zgadzać ze wszystkim. Ja wiele, z czym ty się nie zgadzasz? Z czym ty się nie zgadzasz w pełnej Ewangelii? Z czym ty się nie zgadzasz? Weź mi, zaargumentuj te rzeczy. I ci ludzie nie argumentują, tylko wyciągają subiektywną ocenę i oni mówią, no bo ja się nie muszę zgadzać. Jesteś antychrystem. Albo działasz pod wpływem Ducha Antychrysta, który wpływa na ciebie z zewnątrz. Jakaś formuła antychrystyczna na ciebie działa. Coś na ciebie działa.
Bo gdyby tak nie było, to byś pozostał w ruchu pełnej Ewangelii. Oto dowód. Oto dowód. Nie ma cię tu. Jesteś przeciwko. To znaczy, że w jakiejś formie działa Duch Antychrysta. Albo nie poznałeś Jezusa i bezpośrednio przez ciebie, albo jesteś w środowisku, które na ciebie wpływa. XX, XXI. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Zobaczcie, co my mamy. Mamy namaszczenie do tego, aby rozpoznawać działania Antychrysta. My je mamy. Ty musisz uwierzyć w to, że ty to masz. Musisz uwierzyć, że masz to. Musisz wstać rano i powiedzieć: mam namaszczenie od świętego, aby trzaskać antychrystów. Aby nie wpłynęli na moje życie. Aby nie dotknęli mojego życia. Mam węch, który wyczuwa z dala antychrysta. Rozumiesz? Mam węch. Izajaszowy węch. Mam węch. Wyczuję antychrysta. Obudź się, a zobaczcie, jak będziesz wyczuwał antychrysta. Jak będziesz wyczuwał w ogóle filozofię antychrystyczną. Filozofię, która będzie przychodziła. Bo to nie chodzi, że człowieka jakiegoś jednego, bo to nie jest tu sprawa, ale całą filozofię będziesz wyczuwał, rozumiesz? Całą filozofię. Powąchasz tą sytuację w duchu i powiesz: nie wiem, co to w ogóle jest. Co to za środowisko jest? Przecież tutaj Chrystus nie jest szanowany. Środowisko Chrystusowe nie jest szanowane tutaj. Tego się nie szanuje. Żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Antychryst ma to do siebie, że próbuje dowieść, że jakieś kłamstwo wywodzi się z prawdy. Filozofia antychrystyczna bierze półprawdy różne i tak z nich lepi pewne formuły, żeby się nadawały do podania ludziom. Rozumiesz? Żeby to było takie trucizna oblana w ogóle cukierkiem dookoła. Mówi: zjedz. Przecież to jest prawda. Półprawda to nieprawda. Półprawda to gówno prawda. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. Półprawda nie jest prawdą. Czasami kogoś pytam: po co ty tam chodzisz? A to tam jest tak jak u was. Ja mówię: gdzie jest tak jak u nas? Gdzie jest tak jak u was? Na tym kościele. Ja mówię: jak tam tylko się jest jak u nas? Ale z czym? Że jest budynek? Że ma dach, podłogę, ściany? O tym mówisz? Czy to są tam ludzie? No to ja się na tym poziomie zgadzam, jest jak u nas. Oni też mają uwielbienie. Ja mówię: co mają? Powiedz jeszcze raz to słowo. Jakie uwielbienie? No bo oni tam grają i śpiewają dla Pana. A co to ma wspólnego z uwielbieniem? Tak, przecież każdy może grać. Przecież włącz sobie Facebooka, tam ciągle ktoś gra, coś dla Pana śpiewa. Rozumiesz? W dzisiejszym czasie każdy może robić wszystko. Tu nie ma po prostu żadnej kontroli nad tym zjawiskiem. Ale kiedy ty wierzysz, że masz namaszczenie od świętego, żeby trzaskać całą filozofię antychrystyczną, to ty będziesz wyczuwał półprawdy bez żadnego problemu. Nieważne, że coś będzie podobne. Podobne to nie jest takie same. Podobne to nie takie same. Rozumiecie? Kiedyś pamiętam, wszedłem do jednego sklepu lata temu w galerii handlowej i takie spodnie wisiały. Wziąłem te spodnie. O, jakie fajne spodnie. Ale mam założoną cenę 279 zł. Mówię: kurczę, drogie spodnie. Nie kupię tych spodni.
Poszedłem do drugiego sklepu. O, mówię, promocja jest. Patrzę, spodnie po 70 zł. No takie same. Kupiłem. A raz się ubrała Agata. Podciągnąłem szlówkę, która została w ręku. Takie same. Całkiem takie same spodnie były. Rozumiem, o co chodzi? Już potem mówię, już wiem, dlaczego tamte kosztowały 200 zł więcej. Już teraz w ogóle wiem. Śluzka mi została w ręku, pasek mi się tu urwał od razu, podciągałem ze spodnie na śluzkę. To nie to samo. Żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Ludzie mówią, ja jestem w prawdzie jak ty. Ja mówię, czemu w takim razie żyjesz inaczej niż ja? Czemu inaczej? No bo ja tak to rozumiem. Mówię, halo, prawda jest prawdą. Prawda jest prawdą. Rozumiesz? Nie możesz mówić, że jesteś w prawdzie. Ktoś mówi, jestem w prawdzie. Mówię, dlaczego cię nie ma w kościele? I on stoi się, patrzy. Sprawi, że mam relację z Bogiem. Ja mówię, wróć. Dlaczego cię nie ma w kościele? Czy jesteś w prawdzie? Przecież napisane wspólnych zebrań i opuszczaj się. Czemu tego nie rozumiesz? To nie jest, to ciebie nie dotyczy. To pomylił się, tak? Wszystkich, a nie ciebie. Nie czytasz tego, tak? Ja mam inne objawienie, a widzisz. Żadne kłamstwo nie wychodzi z prawdy. Prawdą jest to, że to jest twój dom i masz mi opuszczać wspólnych zebrań. Kropka. Kropka. A nie kurczę, że ty masz filozofię inną. Rozumiesz? Masz inną filozofię, to kłamstwo wyprowadzasz z prawdy. Działasz pod wpływem ducha antychrysta. Zobacz, to jest drugi. Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Przeczyć oznacza odmawiać słuszności czemuś lub komuś. To oznacza przeczyć. Również to oznacza działać w sprzeczności z kimś lub z czymś. A więc można się z czymś zgadzać intelektualnie, jednak jeśli działa się w sprzeczności, rozumiesz? To znaczy, że się przeczy temu. Więc to jest za mało wiedzieć i mówić. Bo jeśli się nie działa w związku z tym, to działa się w sprzeczności, czyli przeczy się. Duch antychrysta to duch, który nie mówi, czyli nie określa Jezusa Chrystusa. On nie twierdzi za pomocą słów i czynów, że Jezus jest Chrystusem. I to jest w ogóle bardzo ciekawy werset, bo tutaj w ogóle wielu ludzi mówi tak, no ale przecież zarówno ja, jak i wszyscy inni mówią, że Jezus jest Chrystusem. Tylko to słowo oznacza, że również ten, który zaprzecza działaniu Chrystusa w ludziach, których czyny są zgodne z całokształtem filozofii chrystusowej, jest antychrystem. Bo tutaj jest napisane w ten sposób. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem. Kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna? Teraz posłuchajcie, 23. Kto poddaje wątpliwość Syna, nie ma Ojca. Kto wyznaje Syna, ma Ojca. Człowiek narodzony z Bożego Ducha, który realizuje działania, filozofię działania Chrystusa w swoim życiu, to Syn.
A więc każdy, kto poddaje wątpliwość Syna, czyli odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, który działa tak jak Jezus, jest antychrystem. A rozumiecie? Synem jesteś ja i ty. Jeżeli my działamy tak jak Jezus i ktoś, mówiąc Jezus jest Chrystusem, jednocześnie podważa mnie lub ciebie, to jest to w duchu antychrysta. Bo on w rzeczywistości przeczy działaniu Chrystusa. On przeczy. Zauważyliście, że nikt z naszych oponentów nigdy nie powiedział, że Chrystus nie uzdrawiał. Wszyscy mówią, tak, Chrystus uzdrawiał. Ale kiedy ty napiszesz w internecie, uzdrawiam chorych, to ci sami ludzie skontaktują się z tobą i powiedzą, jak to ty uzdrawiasz chorych? To Jezus. A ty powiesz, nie. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Ja uzdrawiam chorych. Jezus uzdrawiał chorych, jak tu chodził po ziemi. To są fakty. Robił to 3,5 roku, mamy to opisane w Ewangeliach. Potem Jezus poszedł do nieba w ciele. I tam został. I teraz to ludzie odrodzeni z Bożego Ducha są Chrystusami na ziemi. I to oni uzdrawiają. Ja to podważam. Mówię, to podważasz Ojca. Mówię, jestem synem. Jeśli mnie podważasz, podważasz Ojca. Przecież chodzę jak Chrystus. Żyję jak Chrystus. Mam świadectwo Chrystusa. Jeśli mnie podważasz, podważasz Ojca Antychryście. Kto podważa Syna, ten podważa Ojca. Nie można wywyższać Ojca, jednocześnie podważając Syna. Rozumiecie? Duch Antychrysta działa globalnie, obszernie. Dotyka naszego życia z każdej strony. Trzeba być tego świadomym. Poddawać wątpliwość nie oznacza nie wyznawać. Znaczy, to znaczy nie wyznawać. I to słowo wyznawać to jest greckie słowo homologeo. Ten zwrot oznacza zgadzać się z kimś lub z czymś. Przyznawać się do kogoś lub czegoś. Uznawać kogoś lub coś. Rozumiesz? Homologeo. Od tego jest zwrot homologacja, zgodność z oryginałem. To nie znaczy, że jak ktoś mówi, Jezus jest moim Panem, to że to jest droga do nieba. Tam musi nastąpić homologeo. Wyznanie to jest homologeo. Czyli rzeczywiście podczas wyznania, że Jezus jest twoim Panem, musi nastąpić zgodność twojej wiary w sercu, rozumiesz, z twoimi ustami. W innym wypadku nie zachodzi homologeo. I również podczas naszego funkcjonowania w życiu wyznawanie Jezusa jako Chrystusa oznacza, że my jesteśmy homologeo w związku z Jego przekonaniami, z Jego działaniami. Zgadzamy się z Nim w całej rozciągłości, w konsekwencji czego działamy jak On. I teraz jeśli ktoś nie wyznaje nas, rozumiecie? Jako synów. Nie mówi tak, to synowie Boży. To człowiek ten podważa Ojca. Choć on nigdy tego nie powie. On mówi, mnie prowadzi Duch Święty. Moim autorytetem jest Duch Święty. Ja się śmieję, jak ludzie mówią, moim autorytetem jest Duch Święty. To jest śmieszne. Śmieszne. Wiecie, kto mówi, że jego autorytetem jest Duch Święty? Kto krzyczy wszędzie wobec, że jego autorytetem jest Duch Święty? Człowiek, który jest zalękniony, który boi się wejść w relację.
Bo powiedzieć, że Duch Święty jest moim autorytetem, może powiedzieć każdy najbardziej zaburzony człowiek, bo tego i tak nikt nie udowodni. A Duch Święty, jak to Duch Święty, bardzo tolerancyjna postać. Rozumiesz? Przyglądasz na takiego gościa i mówi, no dobrze, no może kiedyś się ogarniesz. Rozumiesz? Uznanie w człowieku Chrystusa, który postępuje na sposób Chrystusowy, jest przyznaniem się do Syna dzisiaj. To jest przyznanie się do Syna. To jest przyznanie się do Syna. A ten, kto się przyznaje do Syna, ma Ojca. Wiecie, różne rzeczy widzieliśmy w życiu, ale kiedy widziałem, że przez ludzi działają, że przez ludzi działa Chrystus, to nawet wiele, jak było ich zaburzeń różnych dookoła, ja nigdy nie podważyłem tych rzeczy. Nigdy. Absolutnie. Mogłem w ogóle mu powiedzieć człowiekowi, zachowujesz się jak świnia, chrześcijaninie. Ale nigdy nie podważyłem Chrystusa w nim. Bo ja mam pojąć Boże. Rozumiesz mnie? Ja mam pojąć Boże. Ja mogę podważyć ludzki charakter. Ja mogę podważyć w ogóle różnego rodzaju ludzkie w ogóle rzeczy, które, nad którymi trzeba pracować. Ludzką duszę mogę podważyć. Ale nie śmiałbym na ruch przebudzeniowy powiedzieć, że są antychryści. W ogóle nie chciałbym tego zrobić. Bo to trzeba w ogóle nie rozumieć głębi zjawiska. Trzeba być pod wpływem ducha antychrysta, żeby takie rzeczy zrobić. Werset 23. Każdy, kto poddaje wątpliwość Syna, nie ma Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Zobaczcie. Psalm 82, werset 6 mówi tak. Wyście bogami i wszyscy jesteście synami Najwyższego. Tu jest użyte słowo Elion, Najwyższy. To jest pradawne imię Boga. To jest pierwsze imię Boga, które się pojawia w Biblii w ogóle. El Elion. Najwyższy. Parafraza. Kto poddaje wątpliwość Ciebie jako Syna Bożego, czyli Chrystusa w ciele, ten nie ma relacji z Ojcem. Rozumiecie, o co chodzi? Każdy człowiek, który poddaje Ciebie jako Syna Bożego, Chrystusa w ciele, na pewno nie ma relacji z Ojcem i doprowadził do tego Duch Antychrysta. Albo w sposób bezpośredni w jego życiu, czyli człowiek rzeczywiście nie zna Boga, albo jest pod wpływem Ducha Antychrysta, tak? I nie ma relacji z Ojcem. Bo nie można mieć relacji z Ojcem, poddając wątpliwość Syna. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Kto tego nie widzi, ten jest pod wpływem Ducha Antychrysta. Kto nie widzi w Tobie Syna Bożego. Kto nie widzi. Werset 4. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w Was. Jeżeli pozostanie to w Was, co od początku słyszeliście i Wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Wiecie, co to jest? To jest napomnienie do trwania w podstawach Bożych, w fundamentach Bożych, mimo że są naciski. Bóg mówi do nas, bez względu na to, że to was naciska, ten cały system antychrystusowy, to trwajcie w tym, co macie od początku. Fundament Boży jest rękojmią bezpieczeństwa dla twojego życia. I wtedy Duch Antychrysta nie będzie w stanie wpłynąć na ciebie. Będzie krzyczał, będzie szumiał, będzie robił wielkie larum, ale nie wpłynie. Nie dotknie.
Rozumiesz? Nie wywali cię z kierunku. Nie wytrąci cię z równowagi. Może być ich pełno wokół ciebie, ale nie wytrąci cię z równowagi. A obietnica, którą sam nam dał, to życie wieczne. Skupienie na życiu z Bogiem. W jaki sposób mamy reagować na atak demonicznych sił Antychrysta? Skupiać się na życiu z Bogiem. Twoim życiu z Bogiem. Masz swoje życie z Bogiem. Ono może być obrzucane błotem ze wszystkich stron. Mogą krzyczeć na ciebie. Mogą mówić, jesteś w ogóle antychrystem. Swoim imieniem cię będą nazywać. Rozumiesz? Ale ty masz być skupiony na twoim życiu z Bogiem. Jak koń, który ma klapki. Wie, co mam robić. Znam kierunek. Idę i będę sobie go realizował. Nie obchodzą mnie żadne głosy. Nie obchodzą mnie żadne opinie. W ogóle mnie to nie interesuje. Moje życie z Bogiem jest najważniejsze w tym wszystkim. 26. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Każdy, kto działa przeciwko wam, jest zwiedziony i chce zwieść was. Każdy. Każda osoba działająca przeciwko wam jest zwiedziona. Dzisiaj, po tych latach funkcjonowania zespołu, jestem w stanie to oficjalnie powiedzieć. Każdy człowiek występujący przeciwko nam słowem lub czynem jest zwiedziony. Rozumiecie? To jest pewne jak 2 × 2 = 4. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. 27. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, żeby was ktoś uczył. Lecz jest namaszczenie, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Nie potrzebujecie niczego od zwiedzionych, bo wszystko macie. Nie potrzeba niczego szukać. Nie potrzeba niczego sobie dłubać. Tego nie potrzeba robić. Wszystko macie. Wszystko. Wszystko, co odstaje od naszej nauki, jest zwiedzione. Są bardzo poważne słowa, które dzisiaj mówię. Wszystko. Jak odstaje choćby o 1%. Mówię to przed Bogiem i przed ludźmi. Ponieważ zdaję sobie sprawę, jaki jest potencjał Boży włożony w naszą służbę. A więc wszystko, co tego staje, jest zwiedzione. Powiem wam coś. Lubię uprawiać sport. I sobie go uprawiam przez lata. Ale dopiero w tym sezonie podjąłem pewne decyzje swoje. Wiecie, jakie decyzje podjąłem? Czytałem sobie pewne tam wypowiedzi człowieka, którego szanuję, jeżeli chodzi o sport. I zrozumiałem jedną ważną cechę. Jedną ważną rzecz. Mój wielki błąd. Moim wielkim błędem były wieloletnie próby zrobienia jakiejś takiej własnej formuły, jeżeli chodzi o sport.
Ja to zauważyłem. I przyglądałem się na człowieka. Milionera, wielokrotnego mistrza świata, zawodowca. Patrzyłem na to i powiedział do mnie Duch Święty tak. Dlaczego chcesz poprawiać zawodowców? Mistrzów świata. Czemu chcesz to robić? Ja powiedziałem, bo jestem zwiedziony. Panie Boże. W ogóle zwiedziony byłem. Mówię, ja jestem bardzo szybki w pokucie, więc ja od razu w ogóle mówię, przepraszam, mówię, faktycznie mówię, zamiast wziąć przykład z człowieka, który dzisiaj, powiedzmy, mógłby być moim ojcem, który ma potężny materiał informacyjny, potężne świadectwo, potężne doświadczenie. Zamiast brać z niego przykład, to ja sobie trochę piorę, a trochę dłubię po swojemu. Co to w ogóle jest? To jest zwiedzenie. To zwiedzenie, mówię. Oż Boże, jak twierdzę. Wiecie, co zrobiłem? Pozamiatałem masę różnych moich pomysłów związanych ze sportem. Zamiotłem to wszystko. Mówię, nie. Robimy tak, Cerojski, jak mistrz świata mówi. Nie inaczej. I jak coś ci nie gra, to się dostosuj, ale tego nie zmieniaj. I postanowiłem nigdy więcej nie zmieniać rzeczy, które pochodzą od mistrzów. I to, co my robimy w dziedzinie ducha, to jest mistrzostwo. Rozumiecie? Mistrzostwo. A to dopiero początek, co znaczy. To jest początek wszystkiego. A już możemy powiedzieć, że mistrzostwo. Dlatego śmiało możemy postawić tezę, że wszystko, co od tego odstaje, to zwiedzenie. I jedynie wydłuża, pamiętaj, trochę zwiedzenia po prostu wydłuża przestrzeń osiągnięcia sukcesu. Wydłuża przestrzeń. Wydłuża przestrzeń. Kiedy ja zastosowałem w 100% wytyczne tego mistrza, rozumiecie? To zrobiłem takie rzeczy jak ten mistrz. Na moim poziomie, oczywiście w moim wieku. Rozumiesz? Taki progres. Ale tak jak on. Nie inaczej. I tak jest w indywidualnym życiu z Jezusem. I tak jest w sprawach, jeżeli chodzi o rozwój chrześcijaństwa. A duch antychrysta będzie chciał wykrzywić to i wypaczyć. Będzie chciał wywalić każdego z nas z prostej drogi wzrostu. On cię nie wywali ze zbawienia, bo wie, że nie może. Rozumiesz? Ale on cię będzie chciał wywalić z drogi wzrostu. Dlatego nie dodajemy do tego, co mamy, niczego. Bo jak dodamy, to stracimy. Rozumiecie? Stracimy. A Duch Antychrysta będzie zacierał ręce. A wystarczy, żeby realizować mistrzowski plan. Od A do Z. Mistrzowski plan. Wystarczy, żeby to robić. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się. Dziękuję za Twoje słowa. Docierają głęboko do naszych serc, że rozumiemy Twój przekaz, że Twój przekaz jest dla nas jasny, że On zmienia nas na Twój obraz. Dziękujemy Ci, że Twoja siła, ona wzbudza w nas nowe przestrzenie życia. Dziękujemy Duchu Święty, że nasze oczy i uszy duchowe są wyostrzone, że każdy przejaw działania antychrysta będzie przez nas dyskwalifikowany od razu. Będziemy to namierzać i niszczyć. Ojcze, nie zrobimy żadnego ruchu w kierunku działań antychrysta. Należymy do Ciebie, jesteśmy Twoją mądrością, jesteśmy pobłogosławieni przez Ciebie. I wydamy 100-krotny plon swoich słów. Amen. Amen.